Dziś w programie Poza Polityką historyk, senator, a także miłośnik zwierząt. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce i od zawsze radzi sobie z niepełnosprawnością. Mimo to żyje pełnią życia. I o tym już za chwilę. Emilia Wierzbicki, zapraszam. Panie senatorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo mi miło. Panie senatorze, polityką zajmuje się pan niemal całe życie, ale mimo to w jednym z wywiadów powiedział pan, że ja naprawdę nie muszę być w polityce. Zatem gdzie? No, to jest dobre pytanie. Wie pani co, ja nigdy nie myślałem, że będę politykiem. Fakt, że zostałem politykiem, przyniosło życie. I myślę, że zwykle jest tak, ludzie wierzący tak mówią, że jak Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. I pewnie gdyby się okazało, że drzwi polityki zostałyby zamknięte, to pewnie by się otworzyło jakieś okno. Jakie na dzisiaj, to nie wiem, ale z całą pewnością jakieś by się otworzyło. Zatem po co Pan jest w polityce? Dlaczego? No musielibyśmy wrócić do tego początku, że jak to się stało. No, miał Pan 18 lat. Miałem 18 lat, to był 89 rok. Pierwszy raz, kiedy mogłem brać udział w wyborach, i to były akurat właśnie te wybory, 4 czerwca 1989 roku. To był powszechny entuzjazm, wszyscy wierzyli i słusznie, że zmienia się Polska. No więc jeśli jest tak, że wszyscy naokoło biorą udział w kampanii wyborczej, promują konkretnych kandydatów, to również ja się w nią zaangażowałem. Ale pan na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniał barwy polityczne. I tutaj pojawia się takie pytanie, czym dla pana jest polityka? Czy to jest pewnego rodzaju misja, czy jednak biznes? Proszę pani, ja myślę tak. Najpierw do tych zmian partyjnych. Weźmy byka za rogi. Ja się zawsze powołuję na opinię profesora Cichockiego. To jest znany poznański socjolog, profesor Ryszard Cichocki, i on przy którejś mojej zmianie barw partyjnych powiedział tak, że tacy umiarkowani konserwatyści to mają w Polsce problem, bo teoretycznie powinien być elektorat i zaplecze społeczne dla takiej partii, ale tak de facto oni zawsze stoją przed wyborem, że albo iść z obozem integralnie liberalnym, i tutaj miał na myśli, nie wiem, Lewicę, Platformę Obywatelską, albo iść z prawicą rewolucyjną, i tutaj miał na myśli Prawo i Sprawiedliwość, i że w zasadzie trudno, żeby tacy umiarkowani konserwatyści znaleźli sobie miejsce na scenie politycznej. To jest te moje częste zmiany barszawiny. To jest efekt tych poszukiwań. Mam nadzieję, powiedziałem to w Sopocie 11 czerwca na spotkaniu pomorskiego PSL-u, mam nadzieję, jak widziałem tą salę, kto tam siedział na tej sali, Aleksander Hall, Jacek Karnowski, różne postaci, że tak powiem, znane w Polsce, że może teraz ta próba, którą buduje Koalicja Polska, PSL Koalicja Polska, takiej umiarkowanej, nierewolucyjnej siły konserwatywnej, że ta próba się wreszcie uda. Bardzo bym tego chciał. A czym jest dla pana umiarkowany konserwatyzm? Znaczy, to jest przede wszystkim taka sytuacja, powiedziałbym tak, przede wszystkim myślę, że konserwatysta szanuje instytucje, i konserwatysta mówi, że nawet jeśli te instytucje są obsadzone przez osoby o innych poglądach, ale zostały obsadzone prawidłowo, zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, to należy te instytucje szanować i spokojnie doczekać, aż te terminy kadencyjne na przykład dobiegną swojego końca. To się w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, choćby Trybunału Konstytucyjnego, ale przecież nie tylko, bo także Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której nie można było usunąć, bo jest zapisana konstytucyjnie, no to zrobiono z tego wydmuszkę. Konserwatysta mówi: nie, ja spokojnie doczekam swoich terminów, nawet jeśli te instytucje nie funkcjonują tak, jakbym chciał. Myślę, że konserwatysta, patrząc z drugiej strony, szanuje religię, nawet jeśli sam nie jest osobą wierzącą, to się czasem zdarza. Ja akurat jestem osobą wierzącą, ale o tym zaraz powiemy. Pewnie się zdarza
także mogą być osoby o konserwatywnej wrażliwości i nie mieć łaski wiary, ale mówią tak, to jest pewien zestaw wartości, w który, że tak powiem, zbudował cywilizację europejską i należy go, to co ze sobą niesie, szanować i wspierać, a nie niszczyć. To takie dwa przykładowe elementy. Panie senatorze, pan choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Czy pan od dziecka porusza się na wózku inwalidzkim? To znaczy jeszcze było tak, że od dziecka poruszałem się albo z takim balkonikiem, czyli dwa kółka z przodu, albo też o kulach chodziłem, takich, które mają cztery nogi. Natomiast no potem, jak już przyszło takie intensywne życie, to jednak tak jak się poruszałem samodzielnie, czy z jednym, czy z drugim sprzętem ortopedycznym, to jednak było bardzo wolno. To życie, które prowadzę teraz, wymaga no dużo szybszego przemieszczania się z miejsca na miejsce, stąd dzisiaj rozmawiam z panią siedząc na wózku inwalidzkim. Jest pan też świetnym przykładem, doskonałym przykładem pokonywania własnych barier. Pokazuje pan, że mimo choroby można zrobić chociażby karierę polityczną, ale chciałam wrócić jeszcze do tych lat dzieciństwa. Czy pan kiedykolwiek miał jakieś takie momenty buntu wobec choroby? Nie, nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym myślał, dlaczego to mnie spotkało. Znaczy, może to jest tak, że inaczej się na to reaguje, kiedy ta niepełnosprawność jest czymś, z czym się urodziło. Ja nie znam innego życia, innego siebie, niż tego, który ma kłopoty z poruszaniem się. Myślę, że może być inaczej, kiedy to jest na przykład na skutek wypadku. Kiedy byłem, taka osoba mówi sobie, byłem osobą sprawną, coś się wydarzyło, jestem osobą z niepełnosprawnością. Nie wiem, może to z tego wynika. W każdym razie nigdy jakoś nie miałem takiego przekonania, że to jest jakiś wielki ciężar. No to jest utrudnienie, to prawda, ale ono było ze mną zawsze. Jak pan pokonuje zatem to utrudnienie? Jak pan znajduje determinację do tego, by działać, by się rozwijać, by podróżować? Wie pani, znaczy to jest trochę tak. Ja jestem w polityce, bo chciałbym promować wartości konserwatywne, o których rozmawiamy. Zresztą myślę, że kilka razy dałem temu świadectwo, chociażby odchodząc z Platformy Obywatelskiej w 2018 roku, kiedy za głosowanie zgodnie z moimi przekonaniami wyrzucono pana posła Biernackiego z Platformy, panią poseł Fabisiak, pana posła Tomczaka, więc oczywiście chciałbym być reprezentantem tych wartości. Ale to jest też tak, ja jestem zawodowym parlamentarzystą, że reprezentuje się te wartości, ale to jest także zawód, pewnego rodzaju zawód. No, jestem zawodowym parlamentarzystą i uważam po prostu, że cokolwiek się robi, czy jesteś parlamentarzystą, czy artystą, czy dziennikarzem, czy sklepikarzem, to trzeba się po prostu przykładać do swojej pracy, trzeba się starać robić tak, żeby ta praca była dobrze wykonana. No i zwykle to mam taką anegdotę, będę się starał może streszczać. Kiedyś dostałem takie zaproszenie do wioski, która ma w moim okręgu wyborczym 80 mieszkańców. Nie 80 tysięcy, 80 mieszkańców. Nie mogłem jej w ogóle znaleźć na mapie. To wymagało ode mnie, żebym wstał po trzeciej w nocy, bo trzeba było samolotem przelecieć do Poznania, tam się przesiąść na samochód i tak dalej. Miałem być tam na godzinę 10:00. Trochę się spóźniłem. Na początku sobie myślałem, nie, no będę tam jechał. 80 osób, nie warto tak się męczyć, tak wcześnie wstawać, tyle problemów pokonywać. Potem sobie pomyślałem, nie chłopie. Tych barier, o których tak, mówiłem. To jest twoja praca. Musisz tą pracę wykonać dobrze. Musisz jechać. Pojechałem. I okazało się, pani powiedziała o barierach, że w tej 80-osobowej wiosce funkcjonuje Stowarzyszenie Wieś Bez Barier, które potrafiło zrobić właśnie wioskę bez barier i zapraszać osoby z Poznania, dzieci z ośrodka dla osób niewidomych w Owińskach na wakacje i z tego zrodził się pomysł Wsi Bez Barier. I mam z tą miejscowością kontakt do dziś, bardzo cenny kontakt. Gdybym wtedy nie znalazł w sobie tej determinacji i powiedział, a jakaś wioska, 80 osób, nie ma sensu.
nie miałbym wielu bardzo cennych kontaktów i wielu bardzo cennych inicjatyw. Więc warto z siebie w każdej sytuacji wykrzesać tą determinację, że warto się do swojej pracy przyłożyć. Panie senatorze, pan wspomniał o tych konserwatywnych wartościach. Ja wiem, że jest pan przeciwnikiem między innymi aborcji eugenicznej. Też powiedział pan taka wypowiedź w mediach społecznościowych dotycząca pani Hanny Bakuły. Jestem dozgonnie wdzięczny i będę do końca życia wdzięczny moim rodzicom, że 45 lat temu nie słuchali rad pani Hanny Bakuły, ani osób do niej podobnie myślących. Chodzi oczywiście o tę skandaliczną wypowiedź dotyczącą aborcji. Oznacza to, że pan jest zdecydowanym przeciwnikiem aborcji ze względu na przesłankę eugeniczną i też rozumiem, że ze względu na pana życie. Tak, na to, jak pan to odczuwa? Ja to wielokrotnie mówiłem. Nie mam nic więcej do dodania poza tym, co wtedy w 2016 roku o wypowiedzi pani Bakuły napisałem. Znaczy, a proszę powiedzieć dla widzów, którzy może nie słyszeli. Chodzi mi po prostu o doświadczenie osoby, która żyje w ten sposób, która, tak jak powiedzieliśmy, musi pokonywać pewne bariery, ale odnoszę wrażenie, że jest szczęśliwa. Znaczy, ja bym powiedział tak, ja uważam się za osobę szczęśliwą i jestem przekonany, że także wiele osób, których rodzice może zastanawiali się nad decyzją o aborcji i tej aborcji nie dokonali, to te dzieci, które się w wyniku tej decyzji urodziły, a nie zostały pozbawione życia, z całą pewnością przez całe swoje życie, które teraz prowadzą, dostarczają wielu ludziom, z którymi się stykają, satysfakcji, szczęścia, nie wiem, pomocy. No, taki przykład pierwszy z brzegu. Przecież matka Ronaldo zastanawiała się, był chyba bodajże 13 dzieckiem, też zastanawiała się nad tym, czy nie dokonać aborcji. Nie dokonała tej aborcji i okazało się, że urodził się jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Zastanawiam się, jeżeli w przypadkach innych ludzi te decyzje były inne, ilu wybitnych sportowców, artystów, albo po prostu zwykłych ludzi, którzy mogliby dać szczęście, radość swoim bliskim, których następnie by mieli. Ile takich osób się nie narodziło, bo nie dano im tej szansy po prostu. Panie senatorze, pan mieszka samodzielnie. Czy ktoś panu pomaga na co dzień? Ja mieszkam samodzielnie. Rano, że tak powiem, pojawia się mój asystent i zabiera... Którego poznaliśmy, tak? No, to jest jeden z moich współpracowników, ale tak, on jest akurat z Kirgistanu. No i wtedy, że tak powiem, udajemy się do różnych naszych codziennych zajęć. Ja akurat, jeśli pani tak dobrze przejrzała różną moją działalność, to na pewno pani wie, że może nie w tej kadencji, ale stara się być osobą aktywną w terenie. W tej kadencji, ponieważ był COVID, to do tej pory przez niecałe 3 lata byłem obecny na 187 wydarzeniach w moim okręgu wyborczym, ale w poprzedniej kadencji 2015-2019 tych imprez było ponad 500, więc rzeczywiście trochę tego jest. Czyli pan żyje pełnią życia, można powiedzieć. Znaczy ja bym powiedział tak, nie wiem, czy to jest pełnia życia, może tak, nie mnie to oceniać, natomiast na pewno jest tak, że uważam, że obowiązkiem senatora, zwłaszcza w okręgu jednomandatowym, z którego jestem, i zwłaszcza w takim, gdzie nie ma jakiegoś dużego ośrodka, jest, no, powiedzenie papieża Franciszka, towarzyszenie tym swoim wyborcom, bo oni sobie to bardzo cenią, że parlamentarzysta znajduje czas na to, żeby być na spotkaniu, czasem to będzie 100-150 osób, ale zdarzały mi się takie spotkania, gdzie tych osób było, pamiętam taki plener rzeźbiarski w Szomotułach, przyjechałem na spotkanie w kawiarni i tam było 6 osób. I jeden z uczestników tego pleneru powiedział do mnie, że też się panu chciało dla nas 6 osób przyjechać. A ja powiedziałem, proszę pana, po pierwsze uważam, że bardzo często rozmowa w 6 osób może być dużo bardziej wartościowa niż 150. A po drugie, skąd pan wie, jakie będą owoce tego spotkania? Co wyniknie z tego, żeśmy się spotkali, żeśmy porozmawiali, może za rok, za dwa, za 5, z tego powodu, że mamy do siebie telefony, wyniknie coś interesującego.
No to się w pełni zgadzam. Nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie i co przyniesie poszczególne spotkanie. Panie senatorze, chciałabym porozmawiać też o pana cechach charakterologicznych. Odnoszę wrażenie, że pan jest taką osobą bardzo emocjonalną, to prawda? To prawda. Ja jestem osobą emocjonalną. Trudno powiedzieć, na ile jestem emocjonalny, bo taką mam naturę, taki mam charakter jak każdy. Na pewno część tej emocjonalności wynika także z mózgowego porażenia dziecięcego. Jeśli by scharakteryzować osoby, które właśnie mają mózgowe porażenie dziecięce, to bardzo często można by powiedzieć, że to są osoby emocjonalne, często wybuchowe nawet. Mnie się też kiedyś ta wybuchowość zdarzała. Pewnie jakbym się bardzo zdenerwował na coś, to i dzisiaj bym wybuchł. Więc rzeczywiście jestem osobą emocjonalną. Natomiast na ile to się bierze z tego, że z mojego charakteru, a na ile z mojej niepełnosprawności, to trudno jest mi te proporcje wyważyć. A jak sobie pan z tym radzi? Ponieważ w polityce trzeba czasem trzymać nerwy na wodze. Wie pani co? Stosuje pan jakiś trening charakteru? Więc ja bym powiedział tak. Nie mogę tego dokładnie powiedzieć, co stosowałem, bo nawet tego nie pamiętam, ale niewątpliwie jest tak, że dzisiaj z panią tutaj rozmawiam w tym programie i robimy to oboje w miarę swobodnie, dość swobodnie. Też odnoszę takie tak, wrażenie. Natomiast, Natomiast z całą pewnością, także z powodu tej emocjonalności wynikającej z mojej niepełnosprawności, no te początki były strasznie trudne. Że trzeba było rzeczywiście przed kamerą, przed mikrofonem, no zapanować nad tą swoją emocjonalnością, nad stresem, nad tremą, ale to jest tylko dowód na to, że jak się coś zrobi 150 albo 200 razy, to za 200, 205 razem wreszcie się nabierze pewnej wprawy. No, praktyka czyni mistrza. I tu chyba znów wracamy do tego pokonywania barier własnych, ale przez determinację i przez ciężką pracę, bo samo nic nie przychodzi. To znaczy, wie pani co, rzeczywiście, znaczy, jeśli by mnie pani zapytała, niech pan wymieni jedną barierę, którą pan przełamał w swoim życiu, to bym przede wszystkim na pierwszym, jakbym miał chwilę, żeby się zastanowić i powiedzieć, tak, to jest rzeczywiście bariera, którą swoją pracą i wysiłkiem przełamałem, to jest bariera do występów publicznych i do występów medialnych. Dzisiaj może, jak ktoś nas tutaj ogląda, to może sobie myśli, to niemożliwe, ale ja... Czaruję po prostu. Ale ja zawsze podaję taki przykład. Mówiliśmy przed programem o tym, że 20 lat, że tak powiem, zarabiam na życie gadaniem, jak ja to mówię. 20 lat temu, w październiku 2002 roku, zostałem radnym miasta Poznania. Dzisiaj może mało kto mnie zna, to mało kto w to uwierzy, ale proszę zapytać kolegów i koleżanek, którzy byli ze mną wtedy w tej Radzie. Ja przez pierwszy rok na sesji, na komisjach tak, ale na sesji nie odezwałem się ani słowem, ponieważ, że tak powiem, myślałem sobie, ojej, co to będzie, jak przyjdzie mi zabrać ten głos. Trema mi po prostu zeżre. Okazuje się, że nie jest tak źle. Chciałabym, panie senatorze, porozmawiać jeszcze o pana pozazawodowych pasjach, ponieważ nasz program nazywa się Poza Polityką. I właśnie, teraz tematy stricte pozapolityczne. Jakie są pana pozazawodowe pasje? Czytałam trochę, przygotowywałam się do tego programu. Wiem, że pan jest katolikiem i tak jest. Pan się bardzo, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale fascynuje, interesuje mszą trydencką. Tak, niewątpliwie jest tak, że msza trydencka, jeżeli można takiego żargonu użyć, zrobiła ze mnie zaangażowanego katolika. Ja wcześniej, zanim poznałem mszę trydencką, to byłem takim katolikiem, owszem, z wierzącej rodziny, owszem, zawsze w niedzielę msza święta, owszem, nigdy nie miałem wątpliwości, że jest Pan Bóg, ale to nie było jakby konstytutywnym elementem mojej tożsamości, ważnym czy najważniejszym elementem mojego życia, prawda? I takim rokiem przełomowym dla mnie było 30 lat temu,
rok 92 wpadła mi w ręce książka arcybiskupa Lefebvre, List otwarty do zakłopotanych katolików. Ja dużo jeździłem na zachód do lekarzy w Anglii i widziałem, że ten kościół... W związku z pana chorobą, tak? Tak. I widziałem, że ten kościół w Anglii, we Francji wygląda inaczej niż w Polsce i mnie się to inaczej nie podobało specjalnie. Ale zawsze było to takie stare określenie, nie ucz księdza pacierza. Mówiłem sobie, no dobrze, mnie się nie podoba, ale przecież nie będę im mówił, co oni mają robić. I wtedy przeczytałem tą książkę arcybiskupa Lefebvre i pewne rzeczy w głowie mi się ułożyły. To jest na pewno człowiek, który na etapie mojej wiary odegrał istotną rolę, postać, która odegrała istotną rolę. Mam też taki element bardziej osobisty. Ja do seminarium Bractwa Świętego Piotra, czyli tego wewnątrzkościelnego ruchu i instytutu w Bawarii, w Wigrasbad, jeździłem od 92 roku. Pierwszy raz w 97 roku zawiozłem tam mojego przyjaciela, a dzisiaj on jest przełożonym generalnym tego instytutu. Tak, tych 300 księży, którzy pracują na całym świecie. Nigdy bym w życiu w 97 roku nie myślał, wioząc tam mojego kolegę studenta, żeby mu to po prostu pokazać, że minie 25 lat, a nawet mniej, i okaże się, że on jest przełożonym generalnym całego tego zgromadzenia. To tylko dowodzi, że czasem życie przynosi nam wydarzenia, o których nigdy w życiu byśmy nie pomyśleli. Panie senatorze, a pan myślał kiedyś, żeby zostać księdzem? Proszę pani, ja myślę tak, że takie myśli, myślę, że każdemu zaangażowanemu katolikowi chodzą po głowie. Zawsze jest też kwestia, że tak powiem, zdrowotna. No jest tak, że jeżeli się chce na tą drogę wejść, to trzeba mieć dobre zdrowie fizyczne. No ja tego dobrego zdrowia nie mam. Ale tak zdarzało mi się kilka razy o tym myśleć. Ale myślę, że są też różne inne możliwości zaangażowania i prowadzenia życia duchowego w Kościele. Ja na przykład dużo mi dali różni moi przyjaciele i księża związani z Opus Dei, jeżeli chodzi o moje życie duchowe, to rzeczywiście bardzo dużo także tej rzeczywistości Kościoła zawdzięczam i myślę, że z tej właśnie rzeczywistości jest takie dobre zdanie, że przecież celem naszego życia nie jest kapłaństwo. Celem naszego życia jest świętość. I tą świętość można osiągnąć na różne sposoby. Także będąc świeckim katolikiem i politykiem, trzeba się o to starać. Czy to się uda, to w polityce można nagrzeszyć. Ale wie pani co, ja bym powiedział tak, w każdym życiu i w każdym zawodzie można nagrzeszyć. To jest rzeczywiście inna sprawa. Ja bym powiedział tak, w każdym zawodzie można nagrzeszyć i w każdym zawodzie można próbować osiągnąć świętość. To prawda. Panie senatorze, wiem, że pan też kocha zwierzęta. Są nawet w internecie takie bardzo słodkie zdjęcia. Karmi pan butelką owieczkę. Proszę pana, więc na razie ja, mieszkając samodzielnie, nie mam żadnych zwierząt. Kiedy mieszkałem z rodzicami przez 27 lat na wsi, w dużym domu, z dużym obejściem, to tych psów było rzeczywiście bardzo dużo. I jamniki długowłose, i setery angielskie, i nowofunlandy, i bernardyny, i owczarki podhalańskie. To było oczywiście rozłożone czasowo. To nie było tak, że wszystkie te psy były u nas w jednym czasie. I rzeczywiście, może jak skończyłem 50 lat, to się stałem bardziej sentymentalny. Postanowiłem odnowić swoje członkostwo w Związku Kynologicznym. Bo kiedyś Związek Kynologiczny ma taką formułę, że mogą do niego również razem z rodzicami należeć osoby niepełnoletnie. I ja kiedyś należałem właśnie. Potem było ze 20 parę, 30 lat przerwy. I teraz jak skończyłem 50 lat, to napisałem, pomyślałem sobie, no dobrze, nie mogę jeszcze mieć psa z różnych względów, ale to się chociaż zapiszę do tego związku. Napisałem maila, czy nie mając psa rasowego mogę zostać członkiem związku. Powiedziano mi tak, że oczywiście, więc się zapisałem. I zaraz po tym, jak się zapisałem,
to mówię sobie, dobrze, odkryłem na Facebooku, że są różne fora dotyczące różnych ras psów, więc się zacząłem zapisywać na te fora i z tych forów wynikły kontakty w realu. Chciałam jeszcze zapytać o podróże. Czytałam, że lubi pan podróże w egzotyczne miejsca i to jest ciekawe, bo to się znów zwiąże z pokonywaniem tych własnych barier. Był pan między innymi w Kirgistanie, Ziemi Świętej, Moskwie. Jakie są pana plany podróżnicze? W tym roku? Czy w przyszłości? To znaczy tak, w tym roku między 2 a 12 września będzie nas 21 osób, bo ja zawsze co roku staram się po pierwsze być w jakimś innym kraju byłego Związku Radzieckiego, a po drugie zebrać grono przyjaciół, z którymi podróżuję. No w zeszłym roku to było wesele właśnie mojego asystenta w Kirgistanie. Wtedy zebraliśmy 18-osobową grupę. W tym roku zebraliśmy 21 osób. Było pierwotnie propozycja wyjazdu do Uzbekistanu, ale jednak Uzbekistan jest tym kierunkiem, gdzie są bardzo drogie bilety lotnicze. Bilety do Gruzji kosztują połowę tego, co do Uzbekistanu, więc zdecydowaliśmy się na Gruzję i właśnie między 2 a 12 września 21 osób jedziemy do Gruzji. W przyszłym roku raczej nie. Jeśli jakiś wyjazd, to w maju do tradycyjnych Benedyktynów do Prowansji, którzy też mieli wpływ na moje zaangażowania duchowe, ale nie sierpień, wrzesień do byłego kraju postradzieckiego, bo wtedy zamierzam startować do Senatu. Ale w 2024 roku no chciałbym pojechać do Azerbejdżanu, zobaczymy, czy mi się to uda. Czego panu życzyć zatem? Spełnienia tych planów, zarówno zawodowych, jak i podróżniczych? No, dziękuję, to jest to na pewno dobre życzenia. Bardzo jest mi miło je słyszeć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również bardzo dziękuję. To był program Poza Polityką. Żegnamy się i do zobaczenia za tydzień, oczywiście o tej samej porze.